Siemano, siemano, witam w kolejnym odcinku, tym razem top 5 porzuconych pojazdów w Pruszkowie i okolicach. Dlaczego top 5, skoro w poprzednim było top 10? A to dlatego, że top 5 ogląda się szybciej i lepiej niż top 10. Takie wiecie, w poprzednim wiem, że zrobiłem parę pomyłek, szczególnie z mocą, ale teraz tak nie będzie i od razu przechodzimy do miejsca 5. Samochód, który będzie pojawiać się praktycznie w każdym odcinku, czyli Daewoo Tico. W poprzednim odcinku mówiłem wam dane techniczne, więc teraz sami sobie przeczytacie. Jedyne co to podałem, to datę produkcji 96-2001, oczywiście produkowany w Polsce. Idealny samochód na postapokalipsę. Wyciąć wystarczy otwory na karabiny w tej blasce i można sobie popierdalać ile się chce. A teraz na miejscu 4 coś, czego nie było, czyli Skoda Felicia, czy jak to się tam czyta, Felicia, nie wiem. Tutaj tego nie było, dlatego wam przeczytam dane techniczne. Silnik benzynowy, na przykład 1,358 km, 1,354, data produkcji, 94-2001, segment B+, rodzaj napędu przedni i skrzynia biegów pięciobiegowa, manualna. Teraz sobie pooglądajcie chwilę. Oczywiście samochód posiada potężne wygniecenie z tyłu, które właśnie teraz tutaj widać. A teraz miejsce trzecie. Na miejscu trzecim znajduje się Mercedes-Benz W124. Segment E, skrzynia biegów 4-5-biegowa automatyczna lub 4-5-biegowa manualna. Data produkcji 84-97. Napęd tylni AWD, silnik benzynowy na przykład R4. Czterocylindrowe, 8V, 109 km. I tutaj sobie teraz trochę pooglądacie, bo troszkę z tego samochodu będzie wideo. Oglądajcie sobie, jak to ludzie zdewastowali ten samochód, bo na pewno nie wiem, czy on w takim stanie tutaj wylądował. I zostawiam was tutaj, oglądajcie sobie. A teraz przechodzimy do miejsca 2. A na miejscu 2 znajduje się oto ten samochód, który dobrze się zachował, czyli Syrena Bosto. Myślałem, że to jest 105L, ale jednak się okazało, że to nie jest 105L. Zaczynamy. Segment dostawczy, skrzynia biegów, 4-biegowa manualna, rodzaj napędu przedni, ładowność 575 kg, data produkcji 75-83, silnik R3, 842 cm3. Samochód został znaleziony gdzieś na jakimś podwórku, w kamienicy. Dobrze zachowany, właściciel był spoko, więc pozwolił nam porobić zdjęcia i nagrać to. A teraz miejsce pierwsze, a na miejscu pierwszym oto ta przepiękna ciężarówka, którą udało mi się znaleźć. FSC Lublin 51. Segment samochód ciężarowy, ładowność 2500 kg. Data produkcji 51-59. Skrzynia biegów 4-biegowa manualna, niesynchronizowana. Silnik M51, benzynowy, rzędowy, sześciocylindrowy. Ciężarówka stoi niedaleko, a nawet obok kopalni, która służy jako atrakcja na farmie iluzji. To jest jakieś kilkanaście kilometrów, jakieś godzina jazdy od Pruszkowa, czy godzina 30. Nie wiem, ale możecie w każdym bądź razie możecie wykupić bilet, wejść tam, znaleźć atrakcję kopalnię i pooglądać sobie ją z bliska. Informacje i pomysł Hubert FSO Maciąg. Montaż i wideo Sobodzi Iwanowski, czyli ja. Pamiętajcie, jeżeli wam się podoba, dajcie łapkę w górę oraz subskrybujcie kanał.